Jest z nami dzisiaj Kamil Baczyński, kierowca rajdowy z Podkarpacia. Kamil, powiedz, na co szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę, kiedy zaskoczy nas zima na drodze? Droga jest biała, drogowcy przeważnie śpią, a jest bardzo niebezpiecznie. Na co szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę? Kierowcy powinni naprawdę z rozwagą podchodzić do tych warunków zimowych i z rozsądkiem. To jest podstawowa rzecz, żeby ująć jednak tej nogi troszeczkę z gazu, zakupić porządne opony i to jest podstawa. Jeżeli posiadamy auto z ABS-em, w warunkach zimowych możemy śmiało nacisnąć do końca na pedał, ponieważ ABS wspomaga hamowanie, gdzie pozwala nawet na jakiś manewr kierownicą, gdzie można spokojnie ominąć tą przeszkodę, prawda? Nie dopuszcza do zablokowania. Nie dopuszcza do zablokowania kół, zgadza się. Natomiast w autach starszego typu, gdzie nie posiadamy tego systemu ABS, no niestety, no tutaj już wszystko zależy od kierowcy, czyli czujność pedała po prostu pod nogą. Jest to hamowanie pulsacyjne, nigdy nie można wcisnąć tego pedała do końca, żeby zablokować koła, bo wtedy automatycznie bez systemu ABS nie pomoże nam nawet skręcanie kierownicą. No nie jesteśmy w stanie wyratować się z żadnej sytuacji, ponieważ auto będzie jechało cały czas prosto. Jak powinien się zachować kierowca, jak czuje, że samochód już nie bardzo go słucha i wpada w poślizg? Czy jest wtedy jakaś szansa, żeby wyjść cało z opresji? Jasne, że tak. W momencie, kiedy auto wpada w poślizg, generalnie powinniśmy zakładać w aucie, która jest napędzane na przednią oś, prawda, tak zwaną kontrę. Czyli jeżeli tył auta ucieka nam w prawą stronę, automatycznie my kręcimy kierownicą w prawą stronę. Jeżeli auto zaczyna nam uciekać na lewą stronę, automatycznie, tak jak teraz, w tym momencie, prawda? Zaraz tutaj pokażemy na przykładzie. Można swobodnie wyprowadzić auto z poślizgu, właśnie kontrując. O, auto nam ucieka w prawą stronę, my skręcamy w prawą stronę kierownicą. Gorzej już jest w aucie napędzanym na tył, prawda? Gdzie tutaj no nie pomoże nam niestety za wiele kontra, prawda? No możemy to oczywiście próbować, ale najlepiej będzie odłożyć po prostu nogę z gazu. W aucie napędzany na przednią oś, jeżeli ucieka nam ten tył, no to wskazane jest nawet, żeby tego gazu dodać, żeby to auto wyciągnęło się, prawda, z tego poślizgu. Bardzo ważna rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim, to jest to, że w momencie w zimie, kiedy mamy czarny asfalt, nie zawsze to oznacza, że ten asfalt jest przyczepny, prawda? Przy minusowych temperaturach niestety, zwłaszcza wieczorem czy wczesnym ranem, jak jedziemy do pracy, prawda? Ten asfalt może być czarny, ale on nie jest przyczepny, niestety, ponieważ no, mamy temperaturę minusową, on jest oblodzony. Wielu kierowców po prostu no, nie zwraca na to uwagi, nie przestawia się z tej pory jesiennej, prawda, gdzie ten asfalt jest bardziej przyczepny, jest czarny, na tą porę zimową, gdzie jednak no, te warunki są zupełnie inne i trzeba bardzo, bardzo zwracać uwagę na ten asfalt. No. Gdzie jest na pewno oblodzony przy temperaturach minusowych.